Siemano moi drodzy, dzisiaj jest ważny odcinek, jak widzicie pod tyle, ponieważ dzisiaj ja i Kinga zostajemy mamusiami na cały dzień. Przyjeżdża do nas Leoś i dzisiaj mamy dla niego przygotowane atrakcje. Będzie nam wybierał różne rzeczy, ale to zobaczycie w następnej części odcinka. Także czekamy na Leosia i będziemy zaczynać. Sylwia mi jeszcze wysłała bardzo ważną rzecz. Instrukcję obsługi Leosia, bo chyba nas z nim zostawi. Oj. I napisała tak. Psi patrol zawsze jest rozwiązaniem na wszystko. Leo je wszystko, pije wszystko, za wyjątkiem alkoholu. W godzinach 15 do 16 zasypia w aucie. Lepiej, żeby nie spał, tak napisała. To będziemy go bawić. Jak się wywali lub uderzy, to przytulić i zaraz przestanie płakać. W razie potrzeby wymyślić jakiś lek, na przykład woda. Wodą posmarować kolano i od razu będzie lepiej. Kocham dzieci, no. No więc to jest nasza instrukcja. Jak się czujesz, jako rodzic dzisiaj będziesz? Ja cudownie, ja kocham dzieci. Ja się boję trochę, że ja nigdy z nim sama nie byłam nigdzie. Tak? No, on ucieka. A ja się nie boję. Tak. Ciekawe, kto to puka. O! Dzień dobry! Ale zrobił mamę. Zobacz, to jest mama. Śnieg jest tam. Jest śnieg, no. Lubisz śnieg? No, tak, Chodź, idź. To ściągaj buty. Nałożysz nam takim pędzelkiem kolor i daję tłuk. No i teraz na oko. No, pięknie. Jeszcze jakiś inny może kolor. O, taki ładny. No, na oko. A na drugie teraz, okej. O, czarny. O, jak dużo tego nabierasz. Dobrze, no pięknie. Ale pięknie pomalowałeś. A chcesz mi też pomalować? No to chodź. O, jak pięknie! Wyglądam jak wąż. Ej, nie wiem, jak Joker. No. Mam tutaj. A ciocia Kinga też by chciała takie kolorki na oku. Też bym chciała. O, jakie ombre będziesz miała, Kinia. No, na dwóch od razu, no pięknie. O, teraz na oku, już poszło ładnie na oko. O, teraz jest dobry kolor, to jest już ostateczny kolor. Pięknie! No. A, pięknie. Leoś! Bardzo mi się podoba. Leoś, a gdzie byś chciał jechać? Na ten sklep, co ma ciemny parking. A, do galerii. Mamy zadanie dla ciebie, Leoś. A później pojedziemy do galerii. Mamy do wybrania dla Kingi, dla tecie Kingi. Takie ubranko na dzisiaj, czy takie ubranko na dzisiaj? Jakie? Okej, czyli ciocia Kinia idzie w takim ubranku. To by się spodziewał. A dla cioci Kasi jakie wybierzesz? Chodź tutaj, chodź zobacz. Popatrz. To czy to? To czy to? Wiadomo. Tak. No, ale będzie fajnie. Jesteśmy gotowe na dzisiejszy dzień. Ludzie oszaleją, jak nas zobaczą. Ty wyglądasz jak podbity jednorożec. No. Leoś, chcesz zobaczyć, jak wyglądamy? Patrz. Podoba ci się? Najpierw Leoś zdecydował, że jedziemy na zakupy, także... O! Kto tam mnie rzucił? O nie, chyba muszę oddać. To nie ja. Uwaga! O! Oddaj cioci. O nie. O nie! Nie mam gdzie uciec! Jak w twarz dostałam! Jedziemy teraz na zakupy, bo tak Leoś zdecydował, więc dzisiaj robimy to, na co on ma ochotę. Powiedział, że ma ochotę jechać do sklepu. Chcesz jechać do sklepu, tak? Żeby kupić zabawki? Do galerii. Do galerii, tak. Najpierw do galerii. A potem na fryty. Na fryty, no dobra. No i taki jest plan właśnie. Myślałeś, jakiego mamy renifera? Widzisz? Patrz na nosek, jaki ma. Śmieszny, no. Teraz jest walka z tym, żeby Leoś nie zasnął w aucie. Bo jak zaśnie, sobie na kraju już. Masakra już będzie. A już mu się zbiera na spanie. Nie, Leoś, a jakie lubisz piosenki? Wiesz, co on lubi? Co? Z TikToka jest taka piosenka, co tak dzieci śpiewają. O Jezusie, jak to się nazywa? A to nie jest to piękny świat? To moja ulubiona piosenka. To ta? Tak. Zmęczył się Leoś. Dobrze, to już koniec. Ciemny parking zaraz będzie. Są schody te takie ruchome? Do góry? Tak, pójdziemy na nie? Gdzie są? No zaraz będą, tylko musimy najpierw wyjść.
ci takie genialne foteliki wymyślili, że można sobie przesunąć. Co ty mówisz? On gotowy jest? No. O, sam wychodzisz? Podaj rękę. No. Chodź. Ale gdzie są te schody? O. No idziemy szukać schodów. No nie, jak nie jest głupio, zapomniałam jak wyglądamy. Dobra, ty, a ja. A, dziękuję bardzo. Ale fajnie. Czemu mi pani nie powiedziała, że jestem ładna? No bo kinia wygląda bardziej kolorowo. A ja też jestem. Szukamy schodów. Tu ich nie ma, to są takie normalne. Chyba trzeba iść trochę dalej. Dalej, tam będą. Znalazłem! Tak! Tutaj, popatrz, tu są zabawki po lewej stronie. Wow! Wchodzimy? No, idziemy, chodź! Dobra. Dawaj, o nie! A masz zadanie tutaj, kupić coś dla siebie. Wybierz coś dla siebie, dobra? Tutaj są dla małych dzidzi. Może zapytamy pani, gdzie są rzeczy z psiego patrolu? Tak, na szczęście. Chodź, zapytamy się pani jakieś. Pani... psiego patrolu rzeczy. Ale chodzi o zabawki. Zabawki psiego patrolu. Jakieś autka może coś takiego? Dobra. Oho, straż pożarną zwyczajnie. To? No to. I z psiego patrola. To? Patrola. Dobra, i teraz drugie zadanie, Leoś. Teraz musisz wybrać coś dla cioci Kasi i dla cioci Kingi. Co byś nam wybrał? Takie auto. Takie auto dla nas? Na pewno? My się będziemy tym bawić, pamiętaj. To dla kogo? Dla ciebie. Dla mnie? O, fajne. A co dla cioci Kingi? Możesz też jeszcze auto? Iść dalej zobaczyć. Też. On to chyba dla siebie wybiera. Takie? Dla mnie? Czy coś jeszcze chcesz zobaczyć? Cały... ja nie mam zabawki. Masz taką, zobacz, trzymaj sobie, to twoja zabawka. Trzymaj swoją zabawkę. To twoja, taką chcesz? Tak, nie. To... inna, bo Rexa. Jednak Rexa. Jednak taką? Ojejku, wybrał sobie takie małe, a nam takie duże. Będziemy się dzielić. A, tak będziemy się dzielić, to tak. No tak, no dobra. To bierzemy? Tak? Dobra. No i super. No chodź do kasy. To się nazywa przemyślany prezent po prostu. Tak. Co jest dziwne? Laweta. Laweta, dziwna? No. Że to takie słowo, nie? Niesamowite jest, ma 2 lata. Ile? Ma 2 lata. Nie 5? Wygląda jak miał z 5. Nie no, trzyma pluty, no jest grudzień jak to nagrywamy. Ja chciałbym do góry i na górę. Teraz? Bez Kasi? Tak. To chodź. Tylko daj rączkę. Chodź. Musisz stanąć. Wow. Idziemy teraz na frytki. Dobra, zaczynamy. Klikaj. Ale fajna gra. Tutaj. O, pięknie. I teraz hamburger. Zaciśnij. Dobra, może być ten. 2 razy. Tutaj, to mamy. Toczek? Chciałabym jeszcze hamburgera. A mamy kupić jeszcze łzy? A możemy iść po kulkach? Żeby się nie zażygał. No tam jest dla dzieci, ta zabawa. Chciałeś iść wcześniej. No. Idziemy tam? Nie. Czekaj jeszcze chwilę, poczekaj chwilkę jeszcze. Siadaj, napij się i idziemy. Boję się. Jakiego rzędu sumy wchodzą w grę, żebyś poszła tak na imprezę ubrana i upomalowana w Krakowie? 50 tysięcy łapek w górę. 50 tysięcy łapek w górę? Słyszałaś? Co? 50 tysięcy łapek w górę i Kinga idzie w takim stroju, w takim makijażu tańczyć do jakiegoś klubu w Krakowie na środek na parkiet. No i git! Ej, wujek, otworzymy tu teraz? Pewnie, że tak. A umiesz czy pomóc? Umiem. No dawaj. No pomóc, bo ja nie umiem. Lecz, tak, tak, lecz. Trzymaj. Ja nie znam tej bajki. Pani, popatrz! Super auta, bardzo fajnie. Chodź, czekamy buty. Dawaj, siadaj. Wow! Piękne kombo. Swój nogę miał zaskreć. Ale fajnie! Wow! Dobra. Wow! Wow!
bezpieczne zejście. No. 3, 2, 1. Zrzut! Wow! Wrot się skończyło. Dobra, budujemy teraz. No i chodź. Leoś, jak szybko, Jezu! Idealnie, ponieważ moja siostra Sylwia przyszła i idealnie Leoś zszedł ze zjeżdżalni i powiedział, że chce kupę. Sylwia wzięła Leosia, żeby zrobił kupę, a my sobie chillujemy. Zaraz będziemy wracać do domku, nie? No. On już też chodzi tak. Tak, już widać, że zmęczony. To jest zmęczony. Właśnie dzieci, nie wiem, czy tak dzieci ogólnie mają, ale on jak jest zmęczony, po prostu trze sobie oczy, a biegnie dalej. Czyli walczy po prostu, ale... Tak, tak. Posiadanie dzieci jest fajne, ale na jeden dzień na razie. Okej, okay, moi drodzy, dzień z Leosiem nas troszeczkę wykończył, ściemnia się właśnie. I Leoś idzie teraz do hotelu z moją siostrą, przyjdzie nas później jeszcze wieczorem. Patrz, kto jest! No. To ten młody dżentelmen tak pomalował ładnie. Pięknie, piąteczka. Podoba ci się nasz szubiór? Podoba mi się, bardzo. Dzięki. Bardzo pokaż oryginalny. Włosy. Widzisz, no. Fali? No, jak ładnie no, zrobiłeś? Dzisiaj pasujemy. Cześć. Z Kingą. Tylko szkoda, że ja tak wyglądam tylko dzisiaj, a ty na co dzień. O Jezu. Nie no. Co robicie? Na pewno już z tym nie rozmawiam. Idziemy do auta? Tak, idziemy. Pożegnaj się z wujkiem. Pa. Pożegnaj. Pa. Kochamy galerie w Krakowie, które nam pozwalają nagrywać. To są najlepsze galerie i jedźcie tylko do nich, bo są fajne i możecie nas spotkać. Galerii Bronowice, moi drodzy. Najlepsza galeria. Tu możemy nagrywać. Fajnie jest. Chodźcie przyjdźcie. Zalam do ciebie na pizzę przyjdziemy. Dobrze. Wrócisz do nas dzisiaj? Tak. No. Dobrze. A ze mną piątka? A z wujkiem? Co? A z wujkiem? Wow. I żółwik. Tak jest.